Dziękuję za przyjęcie na konferencję. Wizer zagra w Gdyni na czerwono, zaś gospodarze na niebiesko, niebiesko-żółto. Dziękuję. Poruszyliśmy na tym meczu, wygraliśmy ten mecz. Z Polonia byli szanse. Dudu miał super okazję, ale nie szliśmy. Z Wizlo, Selas, Grysiok mieli szansę 2 metry, które szkoda szczęście nie szliśmy. Mam takie pytanie. Oglądając te skróty z meczu Czechy, Litwa. Jedno z nich wykorzystał w sposób fantastyczny, bo to był strzał nie do obrony, bo Czech myślałem, że sobie ten kask rozwali o słupek ze złości. No ale nie miał nic do powiedzenia przy tej bramce. I czy Widzew nie jest w stanie dostarczyć takich podań więcej Sernasowi? Już nie powiem o wersji z powrotem Robaka, no bo tu byśmy kręcili i robili w sferze marzeń, ale tu są realia. No, musi mieć więcej podań. Jak wpadła bramka pierwsza z korony? No pamiętam. No dobrze, no ale to jest trochę mało. No, nagle się strzelba zacięła i tutaj zagrożenie było. Myśmy grali z takimi przeciwnikami, że do tej pory mieliśmy 3 sytuacje, 2. I trzeba było je zamienić na bramki. Ja wierzę, że teraz może być więcej. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak będziemy z wyglądu. Będziemy robić wszystko, żebyśmy mieli więcej sytuacji niż do tej pory w tych meczach. Także no, zobaczymy, jakie nam warunki przeciwstawi Jarka. Także no, próbujemy, robimy te rzeczy na zajęciach. No, teraz nam wypadło 3 ludzi. Nie wiem, jak oni się dostosują do tej sztucznej nawierzchni. Dla nich to też będzie pewnie niespodzianka, bo Serni i Pankin, nie wiem, czy na tej nawierzchni poza zimą grali. Także no zobaczymy. To jest no, jakaś niespodzianka dla nas, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że dobrze. Myślę, że dopasuje się szybko do tego. A co do jeszcze Sernasa, to ma pan takie poczucie, że ma pan w drużynie już takiego piłkarza europejskiej klasy, czy to jest jeden z wielu i nie wyróżnia się aż tak? Ja mam 11 ludzi europejskiej klasy i jeszcze nie wszyscy to pokazali, ale wierzę, że to zrobią w najbliższym czasie. A reszta? 11 na razie gra, więcej nie może. Reszta, jak wchodzi, to mam nadzieję, będzie pokazywać to, że są tej samej klasy, tylko jeszcze nie zdążyli zagrać. To jeszcze spytam o te kadrowe sprawy, no bo wiemy, że coś tam się dzieje z Duriczem, kiedy Ostrowski, kiedy Robak, jak inni. Prawdopodobnie Durysz nie pojedzie z nami, bo ma problem z nogą. Jeżeli będzie taka możliwość, to Ostrowski i Robak zagrają w niedzielę z Młodą. No zobaczymy, to wszystko zależy od ich samopoczucia i zdrowia. Także jeżeli będzie taka możliwość, ja bym chciał, żeby nie zagrali. To trenera, o tą murawę, no bo wszyscy słyszymy także na sztucznej murawie. Jakie są tak naprawdę różnice? Piłka inaczej skacze, inaczej się po tym biega, no bo my nie jesteśmy piłkarzami, to nie wiemy dokładnie. Znaczy murawa jest po prostu, inaczej odbija się piłkę na tej murawie. Ona jest bardziej miękka. Jak jest trawa sucha, to jest ta piłka jakby się bardziej tempo odbijała. A gdy jest mokro, dostaje większego poślizgu, bo to jest po prostu sztuczne. Także no nie jest to naturalna trawa, różnica jest dość znaczna. Ja akurat będąc zawodnikiem miałem kilka okazji, zwłaszcza na turnieju w Niemczech, na tym na zeszłym razie. Tej silna drużyna, której myślimy, że jestem. Jest to tyle.